Cześć, witajcie w Studio Pilates. Nazywam się Dorota Wągrodna. Dla tych, co mnie nie znają, dziś dawka pilatesu. Myślę, że każdemu przyda się na święta. Być może, że są wśród nas tacy, co jeszcze nie ćwiczyli razem z nami. Zachęcam, dlatego że dziś trening będzie dla wszystkich. Niezbyt mocny, niezbyt słaby. W sam raz, jeśli czegoś nie będziesz mógł zrobić, nie rób. Zachęcam, spróbuj. Bo tylko tak przekonasz się, co to jest tak naprawdę ćwiczenie Pilates. Ułóż się w pozycji neutralnej, nogi na szerokość bioder, stopy wysunięte z linii kolan, patrząc od góry. Ciężar na stopach rozłożony równomiernie. Wyciągnij ręce przed siebie, dłonie na wysokości barków, łopatki w dolnej pozycji przylegają do maty. Z wdechem otwórz ramiona, łopatki nie suną w górę. Z wydechem, nie unosząc łopatek, wróć do pozycji wyjściowej. Z wdechem otwórz ramiona, z wydechem, nie unosząc łopatek, wróć do pozycji wyjściowej. Z wdechem otwórz ramiona, z wydechem, nie unosząc łopatek, wróć do pozycji wyjściowej. Stabilizujemy obręcz barkową. Z wdechem otwórz ramiona, przytrzymaj. Połóż szeroko ręce na macie, złącz nogi, stopy podeprzyj na palce, nie zbliżając w kierunku pośladków, tak żeby kręgosłup został w neutralnym ustawieniu. Wdech, z wydechem przenieś na jedną stronę w granicy kontroli, przeciwna łopatka nie odrywa się od maty. Z wdechem łagodnie wróć do środka, z wydechem przechyl na drugą stronę w granicy kontroli. Z wdechem, nie przyspieszając, wróć do środka. Z wydechem przechyl nogi. Z wdechem, nie przyspieszając, wróć. Z wydechem na drugą stronę. Z wdechem, nie przyspieszając, wróć. Łopatka nawet nie chce zacząć iść za tym ruchem. Łagodne rozluźnianie boków. Z wydechem. Z wdechem łagodnie wróć, z wydechem na drugą stronę, z wdechem łagodnie wróć, z wydechem przechyl nogi, przytrzymaj. Łagodnie wróć do środka, wdech, z wydechem na drugą stronę, przytrzymaj. Łagodnie wróć do środka, rozstaw nogi na szerokość bioder. Unieś prawą nogę do pozycji kolano-kolec, ręce zostają szeroko. Kolano nad kolcem biodrowym, stopa na wysokości kolana lub ciut wyżej. Wdech, z wydechem przenieś minimalnie nogę na siebie, na zewnątrz i w dół. Z wdechem wróć ze środkiem w kierunku klatki, rysując małe kółeczko, z wydechem na siebie. I wdech od siebie, małe symetryczne kółka kolanem dookoła kolca biodrowego, z wydechem na siebie i wdech od siebie, wydech i wdech, wydech, wdech. I w drugą stronę, z wydechem na siebie do środka, z wdechem do tyłu, na zewnątrz, wydech i wdech. Nie poruszasz miednicą, ruch wychodzi tylko ze stawu biodrowego. Opuść, rozluźnij. Unieś lewą nogę do pozycji kolano-kolec. Wdech, z wydechem przenieś minimalnie nogę na siebie, na zewnątrz i w dół. Z wdechem wróć, rysując małe kółko, z wydechem na siebie i wdech od siebie. Wydech i wdech. Wydech, wdech. Wydech, wdech. Wydech, wdech. I w drugą. Z wydechem na siebie do środka, z wdechem do tyłu, na zewnątrz, wydech i wdech.
Opuść, rozluźnij nogę, unieś prawą nogę upięta w kolanie, wewnętrzna ręka pod kolanem, zewnętrzna pod łydką. Przeciągnij w kierunku klatki, wdech, z wydechem, nie oddalając uda, staraj się zwiększyć kąt między udem a podudziem. Przytrzymaj. Rozluźnij krążenie w stawie skokowym w jedną stronę, powoli duże kółka, palce idą za ruchem. I w drugą stronę. Bardzo ważne ćwiczenie, zawsze o tym przypominam wszystkim. Codziennie powinniśmy wykonywać takie krążenia. W stawie skokowym opuść, rozluźnij, unieś lewą nogę upięta w kolanie, wewnętrzna ręka pod kolanem, zewnętrzna pod łydką, przyciągnij w kierunku klatki. Wdech, z wydechem, nie oddalając uda, staraj się zwiększyć kąt między udem a podudziem. Przytrzymaj. Bardzo dużo dobrego możemy zrobić sobie naprawdę prostymi ćwiczeniami. Rozluźnij krążenie w stawie skokowym w jedną stronę. I w drugą stronę. Opuść, rozluźnij. Ręce wzdłuż ciała pojedynczo, unieś nogi do pozycji krzesełka. Kręgosłup w tym momencie powinien zbliżyć się do maty. Z rąk klin między pupę i matę, wsuwamy wdech, z wydechem wyprostuj jedną nogę pod kątem, tak żeby ją widzieć, drugą przenieś na klatkę i płynnie zmień stopy po dużym kole, płynne ruchy, wdech i wydech, wdech i wydech, wdech i wydech. Zatrzymaj. Pojedynczo opuść nogi, złącz nogi, ręce szeroko, łopatki przylegają do maty. Wdech, z wydechem przechyl nogi na jedną stronę w granicy kontroli. Wyprostuj, stopy suną po macie. Z wdechem wróć kolana z drugiej strony jak najniżej i do środka. Z wydechem przechyl nogi, wyprostuj, stopy suną po macie. Z wdechem wróć kolana z drugiej strony jak najniżej. I do środka, z wydechem przechyl nogi, wyprostuj, z wdechem wróć z drugiej strony jak najniżej do środka, łopatki cały czas przylegają do maty i w drugą stronę, z wydechem przechyl, wyprostuj, z wdechem wróć kolana z drugiej strony jak najniżej i do środka. Zatrzymaj, rozstaw nogi na szerokość bioder, przełóż ręce pod głowę, łokcie szeroko, klatka otwarta, skłon wzorcowy. Wdech, z wydechem unieś klatkę, plecy zbliżają się do maty. Z wdechem opuść kręg po kręgu, plecy oddalają się od maty. Z wydechem unieś klatkę, patrzymy w sufit, tak żeby nie zadzierać rękami głowy. Z wdechem opuść kręg po kręgu na matę. Skłon klatki i składanie prawej nogi, wdech, z wydechem unieś
klatkę, powoli dołącz pracę nogi. Z wdechem opuść kręg po kręgu na matę. Kolanem nie przekraczamy linii kolca biodrowego. Nie poruszamy też nogą w stawie biodrowym. I druga noga. Opuść, rozluźnij, przełóż ręce wzdłuż ciała. Pojedynczo unieś nogi do pozycji krzesełka, złącz nogi, kręgosłup przylega do maty. Przełóż ręce pod głową, wykombinujemy skłon. Wdech, z wydechem unieś klatkę. Z wdechem opuść kręg po kręgu na matę. Pojedynczo opuść nogi, rozluźnij. Pojedynczo unieś nogi do pozycji krzesełka, złącz kręgosłup przy macie, wdech. Z wydechem uaktywnij dół brzucha i pomyśl, że chcesz unieść pośladki w górę, nie unoś ich jednak. Z wdechem opuść, z wydechem. I wdech. Uruchamiamy sam dół. Pojedynczo opuść nogi. Można utrudnić tą wersję ćwiczenia. Pojedynczo unieś nogi do pozycji krzesełka. Złącz ręce, przełóż pod głowę. Wdech, z wydechem unieś klatkę. Zostań w górze. Wdech, z wydechem uaktywnij dół brzucha. Pomyśl, że chcesz unieść. Z wdechem opuść. Prawie nie widać, że cokolwiek robią, a praca jest bardzo intensywna. Pojedynczo opuść i rozluźnij. Wyprostuj nogi, przełóż ręce za głowę, wyciągnij brzuch. Usiądziemy i przechodzimy od razu do podparcia przodem. Wyciągniemy plecy
do góry i w dół w pozycji relaksu. Zostań chwilę. Połóż się na brzuchu, nogi na szerokość bioder, stopy obciągnięte, wyciągnij ręce przed siebie, dłonie neutralne, oddal ramiona od uszu, patrzymy w dół. Wdech, z wydechem unieś jak najmniej prawą rękę, lewą nogę. Z wdechem opuść, z wydechem strona przeciwna, jak najmniej potrafisz, z wdechem opuść. Rozluźnij, ułóż czoło na rękach. Wdech, z wydechem unieś górną część klatki, dłonie, łokcie jak najmniej. Z wdechem opuść, z wydechem unieś, z wdechem opuść. Jeśli bolą Cię plecy, proszę nie rób tego ćwiczenia. I troszkę wyżej wdech, z wydechem unieś klatkę, z wdechem opuść. Rozluźnij, zmobilizuj pośladki, trzymaj spięte, oddychaj. Rozluźnij. Wdech, z wydechem zmobilizuj pośladki, trzymaj spięte, oddychaj. Rozluźnij. Jeszcze raz zmobilizuj, trzymaj, oddychaj. Rozluźnij. I jeszcze raz zmobilizuj, trzymaj, oddychaj. Rozluźnij, zmobilizuj tylną stronę ud i pośladki. Wdech, z wydechem kik prawą nogą, z wdechem opuść, z wydechem lewa noga, z wdechem opuść i wdech 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 i podwójnie wdech i 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 opuść, rozluźnij. Przejdź do podparcia przodem. Wyciągnij plecy w pozycji relaksu do góry i trochę w tył zatrzymaj. Ustal pozycję neutralną w podparciu przodem, kolana pod biodrami, ręce pod ramionami. Nadgarstki w górnej linii barków. Jeśli nie czujesz tego ułożenia, najlepiej zrobić to przy lustrze. Stopy obciągnięte. Oddal ramiona od uszu, rozluźniając dół pleców. Pozwól plecom opaść w dół, w granicy Twojego komfortu. Wypłaszcz, jakby to był stół.
i opuść troszkę w dół odcinek lędźwiowy. Kot wielbłąd. Wdech, z wydechem wyciągnij okrągłe plecy w górę. Z wdechem wróć do pozycji neutralnej. Z wydechem opuść w dół granicę komfortu. Z wdechem wróć do pozycji neutralnej. Z wydechem wyciągnij w górę kolce biodrowe, jakby chciało dotknąć żeber. Z wdechem wróć do pozycji neutralnej. Z wydechem opuść w dół kolce biodrowe, jakby chciały dotknąć ud. Z wdechem wróć do pozycji neutralnej. Z wydechem wyciągnij w górę, mięśnie brzucha skracają się. Z wdechem wróć do pozycji neutralnej. Z wydechem opuść w dół, mięśnie brzucha wydłużają się. Z wdechem wróć do pozycji neutralnej, z wydechem dociągnij w górę, z wdechem wróć do pozycji neutralnej, z wydechem opuść w dół, z wdechem wróć do pozycji neutralnej, zatrzymaj, zachowując stabilną miednicę, powoli wysuń do tyłu prawą nogę, stopa sunie po macie. I powoli schowaj nogę, stopa sunie po macie. Wdech, z wydechem wysuń prawą nogę. Z wdechem schowaj. W trakcie ćwiczenia nie wolno nam poruszyć miednicą. Z wydechem wysuń do tyłu prawą nogę. Z wdechem schowaj. Z wydechem wysuń nogę. Wdechem, schowaj. I druga noga, wdech. Z wydechem, wysuń lewą nogę. Z wdechem, schowaj. Z wydechem, wysuń nogę. Z wydechem, schowaj. Wyciągnij okrągłe plecy do góry i w tył i wróć do pozycji neutralnej, zachowując stabilną miednicę. Wdech, z wydechem wysuń do tyłu prawą nogę, zatrzymaj. Wdech, z wydechem nie poruszając miednicą, unieś do wysokości kolca biodrowego. Z wdechem opuść, z wydechem unieś. Wdechem, opuść. Tylko do wysokości kolca biodrowego, nie wyżej. Jeśli nie czujesz pośladka, a czujesz napięcie w dolnej części pleców, nie rób tego ćwiczenia. Opuść i schowaj, zachowując stabilną miednicę. Wdech. Z wydechem wysuń lewą nogę. Wdech, z wydechem zachowując stabilną miednicę, unieś do wysokości kolca. Z wdechem opuść. Można powtórzyć poprzednie ćwiczenie, jeśli nie jesteśmy w stanie tego zrobić spokojnie. Wyciągnij okrągłe plecy do góry i w tył. Wróć do pozycji neutralnej, podeprzyj się na palce stóp. Wdech, z wydechem unieś kolana jak najmniej. Wdech, z wydechem opuść. Wdech, z wydechem unieś. Wdech, z wydechem opuść. Wdech, z wydechem unieś. Wdech.
ciągnij plecy do góry. Ciało zatrzymaj w pozycji relaksu. Połóż się na plecach. Nogi na szerokość bioder, ręce wzdłuż ciała, stopy wysunięte z linii kolan. Ciężar na stopach rozłożony równomiernie. Wdech, z wydechem unieś miednicę do góry w granicy komfortu. Wdech, z wydechem opuść. Wdech, z wydechem unieś. Wdech, z wydechem opuść. Jeśli w tym ćwiczeniu nie czujesz pośladków, a tylko plecy albo tylną stronę uda, nie rób tego ćwiczenia jeszcze. Wdech, z wydechem unieś. Wdech, z wydechem opuść, bo to znaczy, że twoje pośladki nie są wydolne i przeciążysz się po prostu tym ćwiczeniem. Wdech, z wydechem unieś. Wdech, z wydechem opuść. Unieś, zatrzymaj. Opuść. Załóż nogę na nogę. Powoli unieś dolną nogę do góry, stopę do góry. Ściąganie pośladka, przechyl na stronę dolnej nogi, przetrzymaj. Opuść i druga strona, załóż nogę na nogę, powoli unieś dolną nogę do góry, przechyl, troszeczkę przytrzymaj. Opuść i usiądziemy. Włącz stopy, pochyl troszeczkę w przód, przytrzymaj, nie zaokrąglaj pleców. Jedną nogę wyprostuj, drugą zostaw. Wdech, z wydechem pochyl się wzdłuż nogi prostej, głęboko oddychaj. Powoli wyprostuj, złącz stopy, drugą nogę wyprostuj. Wdech, z wydechem pochyl się wzdłuż nogi prostej. Powolutku wyprostuj, usiądź po turecku, ręce z przodu, zjedź po macie, ręka obok ręki do linii kolana, przed kolanem zatrzymaj, łagodnie przechyl w granicy twojego komfortu, pośladki zostają na macie. I ręka obok ręki w drugą stronę, do linii kolana, skrzyżowane dłonie, przed kolanem łagodnie. Przechyl, nie odrywaj pośladków, trzymaj, oddychaj. Ręka obok ręki do środka, powoli wyprostuj, rozluźnij ramiona. Splet z tyłu, unieś do góry, przytrzymaj. Opuść, rozluźnij, opuść prawe ramię nieco niżej, głowa na przeciwną stronę, troszkę w przód, przetrzymaj, rozluźnij szyję. Łagodnie wyprostuj, opuść lewe ramię nieco niżej, głowa na przeciwną stronę, odrobinę w przód, przytrzymaj, rozluźnij szyję. Powoli wyprostuj, wdech i wydech. Dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że chociaż troszkę poczuliście się lepiej, bardziej zrelaksowani, odprężeni.
Pamiętaj tylko, ćwicząc pilates, nie każdy trening jest dla każdego. Jeśli coś sprawia Ci ból, dyskomfort, oczywiście omijaj te ćwiczenia. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Życzę Wam zdrowych, spokojnych świąt, wszystkiego najlepszego, żeby pogoda nam dopisała i do zobaczenia w następnym odcinku.